Znani Polacy, którzy odeszli w styczniu 2024 roku. Polski reżyser i scenarzysta filmowy, były prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Janusz Majewski, zmarł 10 stycznia, w wieku 92 lat. Janusz Majewski był twórcą takich filmów jak Zaklęte rewiry, Lekcja martwego języka, Ceka dezerterzy czy Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię. Polski aktor, Marek Litewka, zmarł 12 stycznia, w wieku 75 lat. Aktor miał na swoim koncie ponad 100 ról teatralnych, filmowych i serialowych. Marek Litewka był znany z występów w takich filmach jak Przygody dobrego wojaka Szwejka, Dama kameliowa czy Wino truskawkowe. Widzowie zapamiętali go również z ról w serialach Pierwsza miłość, Na wspólnej czy Świat według kiepskich. Polski muzyk, wokalista, kompozytor, akordeonista, gitarzysta i autor tekstów Witold Mikołajczuk, znany lepiej pod pseudonimem artystycznym Witek, muzyk ulicy, zmarł 4 stycznia, w wieku 42 lat. Polska śpiewaczka operowa Ewa Podleś zmarła 19 stycznia, w wieku 71 lat. Artystka występowała na najbardziej prestiżowych scenach operowych i estradach koncertowych świata. Polska dziennikarka i polityk, Iwona Śledzińska-Katarasińska, zmarła 1 stycznia, w wieku 82 lat. Iwona Śledzińska-Katarasińska była posłanką przez 32 lata bez przerwy od 1991 do 2023 roku, co czyni ją najdłużej nieprzerwanie zasiadającą w Sejmie III Rzeczypospolitej Polskiej. Polska pisarka, dziennikarka i publicystka Alwida Antonina Bajor zmarła 23 stycznia, w wieku 81 lat. Alwida Antonina Bajor była autorką kilkunastu książek oraz licznych artykułów prasowych i recenzji. Polski gimnastyk sportowy, olimpijczyk, mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski Andrzej Szajna zmarł 22 stycznia, w wieku 74 lat. Polski skoczek narciarski, mistrz świata juniorów z 2004 roku, Mateusz Rutkowski, zmarł 7 stycznia, w wieku 37 lat. Polski przedsiębiorca i działacz polonijny, Jan Żyliński, zmarł 3 stycznia, w wieku 73 lat. Jan Żyliński mieszkał w Londynie i prowadził firmę deweloperską, zatrudniającą wyłącznie Polaków. Polski piłkarz i trener, Eugeniusz Lerch, zmarł 20 stycznia, w wieku 84 lat. Eugeniusz Lerch należał do elitarnego klubu 100, a więc wąskiego grona piłkarzy, którzy w rozgrywkach ekstraklasy zdobyli ponad 100 bramek. Polski kompozytor i pedagog, laureat wielu nagród kompozytorskich, Romuald Twardowski, zmarł 13 stycznia, w wieku 93 lat. Polski lekkoatleta, średniodystansowiec i trener lekkoatletyczny, mistrz Polski i najstarszy żyjący polski olimpijczyk, Roman Korban, zmarł 15 stycznia, w wieku 96 lat.